tak wygląda parkomat, kiedy do niego podchodzimy. Na ekranie jest informacja, by wybrać bilet z parkomatu i nacisnąć przycisk. Więc zaczynamy od naciśnięcia przycisku. I następnie wybieramy, co chcemy zrobić. My akurat chcemy opłacić postój, więc zatwierdzamy zielonym. I wprowadzamy numer rejestracyjny. To jest przykładowy numer. I zatwierdzamy zielonym. Jeżeli chcemy poprawić, używamy strzałki i na przykład wprowadzamy, poprawiamy. Jeżeli wprowadziliśmy numer rejestracyjny, naciskamy teraz zielony przycisk. I mamy teraz dwie opcje. Albo płacimy monetami, wtedy od razu je wrzucamy w to miejsce. Albo płacimy kartą płatniczą. I wtedy w tym wypadku wybiorę właśnie kartę płatniczą, czyli wystarczy, że niebieskimi przyciskami będę wprowadzać kwotę. Ten przycisk wprowadza nam najpierw złotówkę, a potem co 50 groszy. A ten od razu dał nam 2 złote. Przy każdym dodaniu kwoty pokazuje nam się też czas, do której możemy parkować. Ja odejmę 50 groszy, czyli na przykład do 17.57. No i też kwota, jaką płaciliśmy, czyli 6 złotych w tym wypadku. Opłacony czas niżej to jest godzina 50 minut. Jeżeli odejmę znowu, no to jest godzina 41 minut, dodam 2 złote, 2 godziny 12, czyli do 8.20, no bo wiadomo, że parking jest płatny między godziną 8 a 18. Tu jest dokładnie napisane, jakie są kwoty, ile co kosztuje, no ale jak mówię, nie trzeba się tym sugerować, wystarczy sobie sprawdzać, jaki czas mamy opłacony i ile to będzie kosztować. Ja odejmuję teraz kwoty. Także zawsze na ekranie mamy informację, jaką kwotę mamy do zapłaty i jaki mamy czas opłacony i o której godzinie zakończy się nasz czas parkowania. No i jeżeli to mamy, klikamy zielony potwierdź i czekamy. Automat poprosi nas o przyłożenie karty bankowej w tym miejscu. No ja teraz anuluję całą operację, bo nie będziemy płacić teraz za bilet. W każdym razie po zapłaceniu w tym miejscu wychodzi nam bilet parkingowy.